Czy to normalne, że chce się zemścić na toksycznej osobie? To zupełnie normalne, ale trzeba to zrobić w sposób, nazwijmy to, przemyślany. Większość ludzi błędnie rozumie schematy działania popaprańca i myśli, tyradując i wściekając się na nich, że w jakiś sposób zrani to toksyka. Niestety, nie można być dalszym od prawdy. Toksyczni ludzie potrafią wczuć się w twoje negatywne emocje. Wiedzą, że twój gniew jest nieprzyjemny i bardzo bolesny. Jednak nie mogą wczuć się w twoje pozytywne emocje, szczególnie w poczucie satysfakcji, gdy odniesiesz sukces. Toksyk jest bulgoczącym kotłem urazy i może być radosny tylko wtedy, gdy wywołuje u innych negatywne emocje. Odwracając się od popaprańca i konstruktywnie wykorzystując swój gniew, przegrywasz, podkreślam, przegrywasz na krótką metę, ale wygrywasz ważniejszą bitwę w dłuższej perspektywie. W miarę starzenia się toksyczna osoba staje się coraz bardziej nieszczęśliwa. Spędziwszy całe życie na niszczeniu, podsłuchiwaniu ludzi, bo tylko to potrafią robić dobrze. Podczas gdy z wiekiem stajesz się coraz bogatszy w doświadczenie i uznanie dla życia, popapraniec staje się coraz biedniejszy, wyjałowiony emocjonalnie i niezdolny do wpływania na ludzi tak bardzo jak kiedyś. Toksyczna osoba nie odrobiła lekcji, nie zrozumiała sensu życia. Toksyk roztrwonił życie na drobnostki, na małostkowość i złośliwość. Toksyk nie ma w sobie głębi, nic głębokiego ani znaczącego. Nie ma w nim miłości, jest to tylko taka gorzka skorupa i to jest błędne koło. Pamiętaj, że jeden twój dobry dzień jest wart nieskończonej liczby ich dni.